Czy zastanawiałeś się kiedyś nad wpływem otrzymywanych przez nas wiadomości i ich wpływem na kształtowanie naszych relacji? Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą na ten temat. Wyobraź sobie tę osobę, którą nie możesz wypędzić ze swojej głowy. Być może zmaga się ona z wewnętrznymi konfliktami, chce iść naprzód, ale nie potrafi zostawić Cię za sobą. Ta więź między Wami jest zbyt silna. Rozstanie może wydawać się konieczne, ale coś nie daje Ci spokoju, sugerując, że to nie jest koniec. Czasami Bóg stawia nam takie wyzwania na drodze, abyśmy się wzmocnili. Ta osoba od momentu pozna Ciebie przeżyła głębokie zmiany. Nie może pójść naprzód, nie oglądając się za siebie. Jej obecność w Twoim życiu to więcej niż tylko przypadkowe spotkanie. To specjalna więź. Możecie być obecnie oddzieleni, ale to jest część większego planu. Wiesz, ta odległość służy wzrostowi obojga i odkryciu siebie oraz uporządkowaniu myśli. Więc razem zastanówmy się nad tą więzią. Zaufaj procesowi, zachowaj wiarę i bądź otwarty na to, co przyniesie przyszłość. Bo prawdziwe więzi zawsze znajdują sposób, aby przetrwać. I pamiętaj, prawdziwa miłość zawsze pokonuje przeciwności. Porozmawiajmy? Energia, jaka istnieje między wami, jest zdecydowanie konfrontacyjna i czasem zdezorientowana. On stale przypomina sobie chwile, które ze sobą dzieliliście, rozmowy o przyszłości, słowa, które starłeś się wybierać z taką starannością, bo rozumiałeś, że nie możesz zepsuć wszystkiego źle dobranymi słowami. Zdjęcia, muzyka, które wysłałeś, to wieczne wspomnienia, które on przechowuje do dzisiaj. Wszystko to dotyka go w taki sposób, którego może nawet nie przypuszczasz. Każdy detal zdaje się być dla niego zapamiętany, wywołując mieszankę tęsknoty i podziwu. Ta więź, którą między wami istnieje, nie jest czymś zwyczajnym. To coś głębokiego i specjalnego. Bóg w swojej mądrości wydaje się pracować nad tym, aby was oboje trzymać razem, ponieważ istnieje coś bardzo potężnego w waszej więzi. Intensywność tego połączenia porusza jego emocje w sposób wyjątkowy i nieunikniony. Każde wspomnienie, każde słowo, każdy gest, wszystko to ma głęboki wpływ na jego duszę. Najbardziej fascynujące jest to, jak jesteście zarówno tak różni, jak i tak podobni jednocześnie. To jakbyście byli wzajemnymi odbiciami, odzwierciedlając przeciwstawne, ale uzupełniające cechy. Twoje słowa i czyny zmieniły go głęboko, zmieniając sposób, w jaki rozumie komunikację, miłość i sympatię do kogoś. Ta zmiana nastąpiła prawie natychmiastowo. Energia miłości między wami jest niezwykle potężna. Nawet wyobraził sobie, że poślubiłby cię. I patrz, nie każdy ma tego rodzaju fantazje, ale on często znajduje się marząc na jawie o życiu u twojego boku. Nawet w przypadkowych momentach, otoczony przyjaciółmi lub patrząc na szczęśliwą parę, czuje, że nie jest sprawiedliwe, że nie jest z tobą. To uczucie niesprawiedliwości, ta ciągła chęć bycia blisko, dzielenia życia, to jasny znak głębokości jego uczuć. Gdy coś jest prawdziwe i silne, trudno to zignorować. Połączenie między wami, tak specjalne i intensywne, nie może być lekceważone. To przypomnienie, że niektórzy ludzie wchodzą do naszego życia, aby nas głęboko i długotrwale zmienić. I być może, tylko być może, wszechświat działa, abyście oboje byli razem, pokonując wszelkie przeszkody na swojej drodze. Zastanawiając się nad tą sytuacją, zachowaj wiarę i nadzieję. Prawdziwe połączenia, te, które naprawdę się liczą, zawsze znajdują sposób, by przetrwać. Miłość, gdy jest autentyczna, ma sposób na pokonywanie wszystkich przeciwności, manifestując się w sposób nieoczekiwany i cudowny. Masz w sobie wszystko, czego ta osoba pragnie. Jest coś w twoim głosie, w doborze twoich słów, co go dotyka głęboko. Na rzeczy, sposób, w jaki flirtowaliście, nadal żyje w jego umyśle. On nie może przestać o tym myśleć, a bez ciebie życie wydaje mu się nudne. Wasze rozmowy wciąż rezonują w jego umyśle. To, co mówiłaś, sprawiało, że wszystko było bardziej zabawne. Życie obok ciebie jest o wiele bardziej dynamiczne i pełne radości. Ta osoba tęskni za tobą w sposób, którego być może nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Każde małe słowo, które wypowiedziałaś, każdy dzielony śmiech, wszystko odbija się w jego głowie jak stałe przypomnienie tego,
jak bardzo miałaś znaczenie. On zdaje sobie sprawę, że życie bez ciebie traci odrobinę blasku. Czuje się niesprawiedliwie, gdy myśli, że może nie będą mogli się spotkać ponownie, ale twój anioł stróż zapewnia go, że bez względu na odległość między wami zawsze jest miłość i zawsze będzie silna więź. Być może i ty także śnisz o tej osobie, wyobrażając sobie, jakie byłoby życie obok niej. Ten rodzaj więzi jest rzadki i cenny. Kiedy znajdujemy kogoś, kto sprawia, że życie staje się bardziej kolorowe i pełne znaczenia, naturalne jest odczuwanie pustki w jego nieobecności. Prawdą jest, że czasem wszechświat czasowo nas rozdziela, abyśmy mogli rosnąć i przygotować się do czegoś jeszcze większego razem. Obecność tej osoby w twoim życiu przyniosła chwilę radości, śmiechu i więzi, która wykracza poza zwyczajne. Macie coś, czego wiele osób szuka przez całe życie, a nie może znaleźć. To uczucie braku, które on odczuwa, jest jasnym sygnałem znaczenia, jakie masz dla niego. Więc kontynuuj wiarę w tę więź. Zachowaj nadzieję i otwarte serce. Prawdziwa miłość ma sposób na pokonywanie odległości i przeszkód. A kto wie, może w niedalekiej przyszłości będziecie mogli się spotkać ponownie i wznowić to, co przerwaliście, ze jeszcze większą siłą i zrozumieniem. W końcu to, co jest prawdziwe, zawsze znajduje sposób na przetrwanie. Jednak w tamtym momencie coś było nie tak, a teraz oboje jesteście w swoich osobistych życiach, ucząc się rozwijać lepsze umiejętności do radzenia sobie z przyszłymi sytuacjami i rozmowami. Problematyka między wami obojgiem polega na tym, że zawsze będzie pewne napięcie, które może przynosić trudne chwile. To jak kamień na drodze. Wiemy, że boli, jest trudny, ale zawsze jest to dla waszego dobra. Istnieje poczucie niesprawiedliwości, że nie rozmawiacie, że nie jesteście razem, ale jest to konieczne. Absolutnie konieczne. To, co ma miejsce teraz, to ważna przerwa, istotne oddzie między wami dwie dusze, które są przeznaczone, by być razem. To połączenie jest tak silne, że Bóg nie pozwoli, abyście pozostali na zawsze oddzieleni. Ta osoba stara się zbudować swoje poczucie pewności siebie, dokonać wielkiego porządku w swoim życiu i odnaleźć nieco spokoju ducha. To rozłąka, choć bolesna, jest okresem wzrostu i samopoznania. Oboje uczycie się radzenia sobie z emocjami i przygotowywania się do przyszłości, gdzie będziecie silniejsi i mądrzejsi. To czas refleksji, dostosowań i przygotowywania się do następnego etapu wspólnej podróży. Intensywność między wami jest niezaprzeczalna, a z nią przychodzą wyzwania. Te trudne chwile są jak testy, które wzmacniają relacje. Tak jak kamień na drodze może stanowić przeszkodę, jest także okazją do nauki i rozwoju. Każde teraz przezwyciężane trudności pomogą zbudować mocniejsze fundamenty na przyszłość. Nawet jeśli wydaje się niesprawiedliwe, że teraz nie jesteście razem, istotne jest, że każdy z was przechodzi przez ten okres indywidualnej przemiany. To tymczasowa separacja jest częścią większego planu Boga, który rozumie głębokość waszego połączenia i wie, że w długim okresie przyniesie to korzyści obu stronom. Więc zaufaj procesowi. Wykorzystaj ten czas, by się wzmocnić i odnaleźć wewnętrzny spokój. Pamiętaj, że połączenie między wami jest zbyt silne, by zostać wymazane. Miłość prawdziwa zawsze znajdzie sposób, by przetrwać i to, co jest przeznaczone, w końcu stanie się. W tej chwili jego umysł jest pełen myśli i konfliktów. To tak, jakby być w środku wiru, ale to minie. Wkrótce on ruszy naprzód, odnajdzie swoje głos, wyrazi się naprawdę. To pokazuje, że zaczyna mieć jasność, że czuje się dobrze i pewnie mówiąc to, co ma do powiedzenia. Ta przerwa jest kluczowa dla rozwoju i uzdrowienia. Obydwoje przechodzą ważne procesy samoodkrycia i dojrzewania. To trudny, ale istotny okres, aby mogli się odnaleźć silniejsi i gotowi na głębsze i bardziej autentyczne połączenie. On się stara, aby się doskonalić, aby być najlepszą wersją samego siebie. Wie, że aby być z tobą, musi najpierw być w zgodzie z sobą. To wymaga czasu, ale jest tego warte. A ty, czy już kiedyś przechodziłeś przez takie chwile? Czy czułeś się kiedyś stłamszony przez własne myśli, ale w głębi wiedziałeś, że jest to konieczna droga? Gdy umysł jest pełen wątpliwości i niepewności,
Jest to znak, że coś się zmienia. Przerwa w celu zastanowienia się i lepszego zrozumienia siebie jest istotną częścią tego procesu. To w poszukiwaniu tej wewnętrznej harmonii znajdujemy siłę, aby naprawdę połączyć się z innymi. Wysiłek, jaki wkłada w swój rozwój, jest samotną, lecz istotną podróżą. Szuka autentyczności, odnalezienia własnej drogi. To dążenie jest znakiem odwagi i determinacji. A ty jak radzisz sobie w swoich chwilach zadumy? Czy zastanawiałeś się kiedyś, że te okresy ciszy i refleksji stanowią fundament bardziej prawdziwych i głębszych relacji? W końcu to poszukiwanie samoświadomości czyni różnicę. On się przygotowuje, a to proces ciągły, który wymaga cierpliwości i oddania. Ale nagroda jest ogromna, bardziej pełne życie i autentyczne relacje. Bądźmy razem w tej podróży rozwoju i odkrywania siebie, zawsze dążąc do bycia najlepszą wersją siebie. Ta osoba już zmierzyła się z wieloma wyzwaniami. Być może dlatego byłeś tak cierpliwy, bo rozumiesz to głęboko. Rozumiesz lepiej niż ktokolwiek inny i między tyloma powodami to jest jednym z powodów, dla którego ta osoba jest zdeterminowana iść naprzód. Pierwsza rozmowa, którą będziecie mieć, ta rekonwencja będzie przełomowa, przyniesie spokojną energię. Tak, będzie intensywna, zawsze tak jest, ale nigdy do końca się nie skończyła. Wiecie, jak bardzo bolesne było to w niektórych chwilach, ale z jakiegoś powodu zaczynacie mieć nadzieję ponownie. Teraz w głowach obojga myśl jest taka sama. Chcę być z tobą. Nawet starając się iść naprzód z kimś innym, nawet próbując zapomnieć, nie możecie. Zamykacie oczy i widzicie siebie nawzajem, marzycie o sobie nawzajem, chcecie po prostu być razem. Przeszliście już tyle, przeżyliście wiele burz i wyzwań. I w głębi duszy to tylko wzmacnia więź między wami. Ból, jak bardzo intensywny był, otworzył przestrzeń dla nowego początku, nowej nadziei. Nadchodzące ponowne połączenie to nie tylko zwykła rozmowa, to spotkanie dusz, które nigdy naprawdę się nie oddaliły. Poczuliście już ból separacji, udrękę próbowania pójść różnymi ścieżkami, ale teraz jest nowe światło, nowa perspektywa. A ta płomień nadziei jest mocny. W głębi serca oboje wiecie, że prawda tkwi w uczuciach, które nigdy nie zniknęły. Każda próba pójścia naprzód z kimś innym tylko potęguje to, jak wiele dla siebie znaczycie. Więc w tym momencie spotkania przypomnijcie sobie wszystko, przez co przeszliście i jak mimo wszystko wybraliście siebie nawzajem. To jest wybór, który pokazuje siłę waszej miłości, chęć bycia razem, pokonywania wszelkich przeszkód. Zamknijcie oczy i poczujcie tę prawdę. Chcę być z tobą. I ta prawda będzie przewodnikiem do nowego rozdziału, pełnego nadziei i odnowionej miłości. Gdy się znowu spotkacie, będzie to, jak gdyby wszystko w końcu się udało. To uczucie, że czegoś brakuje, zniknie. To pierwsza rozmowa, to spotkanie przyniesie pokój, o którym nawet nie marzyliście. Bo zawsze było coś wyjątkowego między wami. Ból, który doświadczyliście, separacja, tylko wzmocniły tę więź. Teraz nadzieja odżywa. I nadszedł czas, aby poddać się tym uczuciom. Kiedy powie ci, że chce być z tobą, to dlatego, że nie wyobraża sobie życia bez ciebie. Jego marzenia to ty. Fantazje, myśli, wszystko prowadzi go do ciebie. Jest to delikatny, ale istotny moment. On jest gotowy do tego ponownego połączenia, do nowego etapu. A ty? Czujesz zmianę w powietrzu? Czy przygotowujesz się na to spotkanie? Ponieważ wszystko zmieni się od tej rozmowy. Energia między wami się odmieni. Oczywiście nie będzie łatwo. Nigdy nie było proste między wami. Ale tym razem jest inaczej. Ból przeszłości przemienia się w coś nowego. Nadzieja rośnie, a pragnienie bycia razem jest silniejsze niż kiedykolwiek. Zawsze mieliście to połączenie, to coś więcej. Separacja była bolesna, ale konieczna dla waszego wzrostu. Teraz z odnowioną nadzieją nadszedł czas, aby zaakceptować te uczucia. Kiedy mówi, że chce być z tobą, to dlatego, że naprawdę tak czuje. Noce bez snu, uporczywe myśli, wszystko prowadzi z powrotem do ciebie. To delikatny, ale kluczowy moment. On jest gotowy na ten nowy etap. A ty? Potrafisz wyczuć zmianę w powietrzu? Jesteś gotowa na to spotkanie? Od tej rozmowy wszystko się zmieni. Energia między wami się odmieni. Oczywiście nie będzie łatwo. Nigdy nie było proste między wami.
ale teraz ból przeszłości przekształca się w coś nowego. Nadzieja rośnie i pragnienie bycia razem jest silniejsze niż kiedykolwiek. On próbował iść naprzód, ale mu się nie udało. Ty także. W głębi duszy wiecie, że ta więź jest wyjątkowa. Przygotuj się, bo ta jego decyzja, ta pierwsza rozmowa zmieni wszystko. Wkrótce znajdziecie nowy sposób bycia razem, silniejszy i bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej. Ta więź, którą między sobą macie, jest niezaprzeczalna. Nawet w bólu separacji płomień nigdy nie zgasł. Próby ruszenia do przodu były jedynie testem, dowodem na to, że to, co między wami istnieje, jest prawdziwe. Gdy powie, że chce być z tobą, uwierz, naprawdę tak czuję. A ty również to czujesz, prawda? To spotkanie przyniesie wam pokój, którego nawet nie zdawaliście sobie sprawy, że potrzebujecie. Zawsze mieliście coś wyjątkowego, teraz nadszedł czas, aby to znów rozwinąć. Nadzieja odżywa, przyjdźmy na te uczucia. Jesteś gotowa na tę zmianę? Czujesz tę nową energię w powietrzu? Wszystko zmieni się po tej rozmowie.